Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony SP, zapraszam was na kolejny odcinek z dynamicznej grałem RPG Margonem, w której może być aż 6 profesjami. Dzisiaj jesteśmy na Perkunie. Pobijamy sobie troszeczkę level na ten następny odcinek, ponieważ do niedzieli mamy mieć 50, a ja mam dopiero, jak widzicie, 42, a już jest praktycznie wtorek wieczorem, prawie środa, więc nie wiem, czy się uwinam. Chciałem tak z 2 level dziennie wybijać, by jakoś szybciej to zeszło, bo na ostatnią chwilę nie ma co wbijać. Zresztą już przy tym przedziale 50 levela to już jest mały harpagon, to znaczy, że wiecie, koboldy, na koboldach 30 tysięcy osób, pszczoły, znaczy ja na przykład akurat nie lubię XP, więc pewnie będę o koboldy walczył. I tak, pewnie przejdziemy się tutaj na wilki, jak już w sumie tutaj zmierzam, bo tam chyba nie będzie aż takiej gromadki osób, bo na orkach tam wiem, że każdy. Zauważyłem, że ekspowiska oddalone w większym stopniu od miast są mniej oblegane, czyli załóżmy wilki i orki są na tym samym poziomie, ale na wilkach jest tutaj mniej osób na tym wilczym plemieniu, czy jakoś tak to się nazywa. Jeszcze w międzyczasie pewnie sobie też spróbujemy przynajmniej po XP na sekcie na 180 na świecie Ertil. Tam też będzie jakoś ciekawie w miarę, bo bądź nie. Dawno nie nagrywam odcinka takiego sam, więc dzisiaj właśnie to robię. Nie wiem, tam nagrywać z ekipą całą. Zresztą tutaj pokażę, oni tam siedzą gdzieś na dole. A w sumie, kurczę, co ja pokazałem, o panie. Ale jakoś tak ochoty w grupy nagrywać, tylko dzisiaj tak jakoś sam sobie chcę. I o panie, wilki wybite, co tu się odstanęło. Pewnie tu XP jakiś Fred. No, do nami jest tu pewnie XP. On już ma 2 levele więcej ode mnie. Och, to chociaż tu jakieś pojedyncze dobrej parę procent, nie? Przejdę się tutaj w te rejony, by może te 60% dobić. Chociaż lub nie. No tutaj tak są parę grup. Nie, wszystkie grupki są. To bardzo dobrze. Zaraz też muszę spadać, się wykąpać i się położyć spać, bo jutro w końcu do szkoły trzeba wstać. Oni tam w Anglii mają wolne jeszcze chyba przez 2 tygodnie, to oni jeszcze mogą sobie siedzieć. Ale w sumie, czy ja wiem, czy tak fajnie. Na razie tutaj nikogo nie widać. Wilcze prawo, wilcze lewo. Żałosne żarty z żałosnego youtubera z żałosnej sfery margonemskiej. Na dniach. W tym tygodniu, jak jeszcze się uda, to pojawi się nie fan moment, tylko, a czy fan moment, na który zapraszam bardzo serdecznie do Twistera. I pojawi się miks herosów. Mam już tam uzbieraną taką małą sklejkę właśnie tych herosów. Tam chyba tytan był jeden. Nie, był tytan. Ale myślę, że to są sami herosi. A zwłaszcza, że czekajcie, tutaj do tej groty będę się chciał dostać. Chciałbym, żeby to był tak powyżej 10 minut ten miks. Był jakiś ciekawszy, może jakiś taki wstęp zrobię. Co się jeszcze pojawi, pewnie zobaczycie u mnie. Rocket League'a, nie z Christianem, tylko z Shirem aka JK. Zauważyłem, że on tam właśnie nagrywa to i napisałem do niego. Ich coś się niedługo zgadamy i pewnie walniemy sobie taki odcineczek. Wszystko fajnie mi się tutaj. Oho, tutaj wszystko wybite. No to trzeba będzie chyba szukać zaraz innego miejsca do expa. Tutaj w ogóle te kupony muszę powymieniać. I też takie małe sprostowanie odnośnie serii z Perkuna.
tamta drużyna, czyli ta Danomisa, zarzuca mi, że ja tutaj wydawałem esełki, przez co oni przegrali. Taka jest prawda, że no nie umieją przegrywać, no i tak się dzieje. Jak widzicie, ja, Eku, nie mam jakiegoś boskiego, nie widzę tutaj nic. Jedyne to, co to jest ulepszony ten mieczyk jednoręczny. No i te buty, ale to nie są jakieś, kurcze, nie są jakieś strasznie wartościowe przedmioty, tylko po prostu zwykłe, normalne. I wiecie, i oni obwiniają tylko przez to, że oni przegrali, no. Chłopaki, sorry, nie umiecie się przegrywać, no to hashtag życie, nie? O, widzimy wrogiego łowcę. I teraz próbować CBK, czy nie CBK? A, walniemy sobie CBK, teraz niech on poczuje, co to ból, albo ja poczuję, bo on ma w sumie już dwa lewe wyżej. Unik, dobrze. Dobrze, Michał. Dobra, CBK coś tam weszło. Och, och, padniemy jak nic. Padłem niestety. No to jest łowca w sumie z trutą. No, tym razem mu zostało 47, ostatnio mu zostało 6 HP. Więc to jest jak w loterii. Zobaczymy sobie jeszcze, co się na tym levelu dzieje. Taki mały miki postaci sobie zrobimy. Aha, ten level sobie leży w mieście. Więc przejdziemy się w stronę żywioła wody i zobaczymy, co na tym żywiole się dzieje tak ciekawego. Więc, ale chyba to jest, która to jest godzina, bo jest ta 1:30, to jeszcze pewnie jest on obstawiany przez masę nobów, a jak widzicie już to, a nie, to akurat nie noby, jest ladies and gentlemen, German. I ktoś tu jest w środku, Kimpro XD. No to fajny nick, widzę. Napiszę elo. A ciekaw, czy mi da ubić. No da mi ubić, widzicie? To się nazywa życie znanego youtubera w strefie margonemskiej. Oglądam twoje odcinki. A dam serduszko. Niech se ma tu jakiś bohater czynu. Ha, coś czuję, że na klepę dostaję. Pomógłbym mu, no ale... No ale wiecie, czas... Czas się śpieszy. Tutaj widzę, obstawiają bardzo nagminnie tego herosa. 21:26, był kostek znaleziony, już chyba ubity, zobaczę. Czy ubili to kostka, chyba tak. Herosi kości, tak, został zabity przez Feniksa i Balerika. A my spróbujemy sobie teraz polecieć na SK, i raczej SK, pru. Sektę i tutaj poexpić. Już za dużo expiem na tym SK, żeby tak cały czas o tym gadam. O, to już się trzeba lektyć, bo się robi niebezpiecznie. Dobra, auto. Idziemy tam do góry. Spróbujemy się z tymi wojownikami. Akurat z wojownikami tutaj mam łatwo. Gorzej właśnie z magami, bo oni tutaj jak zapalą CK, to tu już nie jest kolorowo. Dobra, pyk, ten pad. Ten też. Fajnie, bo te podki z nich lecą. Może nawet sobie dobijemy na odcinku, jak tam redy 108.1. I jak widzicie, się będę starał powoli przerzucać na sektę. Bo XP się tutaj dobrze, tylko że na razie mi ciężko idzie. I tu jest ta grupa z magiem, to nie dam sobie rady. I tu chyba też jest grupa... Nie, tu jest samowca. To więc pójdziemy sobie w tą stronę. I tak, dobra, już się przestraszyłem przez chwilę, że to jest... O, w tym się wlekniemy. Oho, tutaj będzie hard party. No właśnie, patrzcie na te krytyki. To jest cud miód malina. No nawet mi... Ostatni mi nawet nie pomógł. Gdzie by sobie teraz tutaj wejść? Wejdziemy sobie na... Na Echa, o. Jesteś zalogowany. Aha, bo tu muszę przez to wejść. Do... Wszystko jasne. Eczuś nam sobie tutaj stoi w mieście. I Eczusiem sobie pójdziemy. Gdzie możemy sobie pójść Eczusiem? Na jakąś dwójkę. Tylko jakie on dwójki? Madoxa możemy. A to z kwiatku będziemy musieli iść. Dobra, ciul. Przejdziemy się.
jest chebik, coś jest. Kupiłem mu jeszcze te zwoje, bo widzę, że mu się skończyły. A tyle ci wystarczy. I biegniemy, wręcz lecimy w stronę mocnego Maddoxa, który jest elitą drugą na którymś tam poziomie, nie pamiętam którym, chyba 235. Dawno tam nie byłem, na tamtych przedziałach. I czekajcie, moje cięcie. Dobra, jesteśmy. Nie wiem, czy mówił liczbę nogi. Ale tak. Może przy okazji kotka znajdziemy. A właśnie, jeszcze miałem powiedzieć, że wszystkie ważne linki są w opisie, czyli jeżeli chcecie mieć jakąś taką fajną koszuleczkę do wycierania kurzu, jak to Krystian mówi, to jest tam w opisie. Możecie sobie taką stronę, to chyba 40 zł kosztuje. Nie namawiam, ale mówię, że jest, nie? Co tam jeszcze? Odwiedźcie to Margo Help, to jest strona Eukila, taki bardziej poradnik dla nowych graczy, gdzie... Hey, wake up. Tak i napiszę, że idę. To przy okazji się przejdziemy na księżycowe wzniesienie. Z tego się vlogujemy, pyk. 113 księżycowe wzniesienie, jesteśmy tutaj. Mam TP do Tuzmer, mam oczywiście, ja bym nie miał. Oczywiście mam tylko kamyk, bo nie stać mnie na... Znaczy, nie stać mnie, co ja też gadam. Po prostu nie chce mi się robić TP do Tuzner, ponieważ to już chyba by przebiło tutaj mój level na privie, więc... A że ja chcę zostać na 113, by jeszcze móc bić sobie przewodnika. Dlatego też nie robię, mam kamyk i staram się bardziej kamyka używać. Może kiedyś zrobię sobie inną postać, to... Ale wątpię, żebym miał czwartą postać na priorytet, bo wiecie co, dla mnie to tak... Trzy postacie to jest już wystarczająco. W końcu dla... Ja tu wiem po sobie, że jakbym miał więcej postaci, to w końcu jednej bym zapomniał. Czyli po prostu bym ją zaniedbywał. Mam tak na przykład jest z Wojkiem na Ertilu, na którego praktycznie w ogóle nie wchodzę. I Wojek ten pilnuje tylko Chicken Creeku, żeby wiecie... żeby jak tam się pojawi Heros, to tam się od razu loguje i nie ma problemu, nie? A tak, to jeszcze sobie zahaczymy tutaj o żywioła, jest oczywiście, pyk. I co dobrego? To jak zwykle nic, haha. Idziemy na to, oj przepraszam, idziemy na księżycowe wzniesienie. Trochę już zacząłem chyba gadać jak Balari, mi się już w bani kręci. Ktoś się kiedyś pytał, co to jest za motyw. Jest to motyw Night Margo. Powiem, co jest Night Margo. Gdzieś go tu miałem. Nie tutaj, to tutaj. Tak, Night Margo. Von Markusa, bardzo polecam. Jest taki fajny, znaczy no fajny jak fajny, no czarny, no. I nie czarny, że gorszy, tylko czarny, ponieważ ja lubię mroczniejsze takie klimaty i właśnie ten mi się bardzo podoba z wszystkich. Takie jaskrawe też są fajne, ale załóżmy, że wstajecie rano, chcecie sobie wejść na kompa, jeszcze niezbyt dobrze się obudziliście i musicie patrzeć na takiego, musicie patrzeć na taki jasny motyw, który was strasznie razi w oczy i jest to po prostu nieprzyjemne, więc dlatego taki motyw jest bardzo fajny. Można sobie tutaj dać wtedy F12 i normalnie sobie grać. Dobra, jesteśmy przy Herosie i co teraz dadzą? Puknę ich. Gdzie oni tutaj są? Co to jest za... Tak nie może być. Ale ja tu będę musiał cięcia robić. O Panie Boże. Panie Andrzeja, do nami to idzie? Nie idzie, coś czuję. Dobra, podwójny, siadł na głęboka.
I mamy dwa heroiki, jeden na łowcę, jeden na tropiciela. Tu mamy taką torbę z różnymi lotami, tu mamy kwitek, który możemy sobie wymienić, pyk. Zaznaczymy, czy coś do mnie, fajnie by było. Jeżeli na przykład ktoś z was gra na Airtilu i to ogląda, to wiecie, że mam tutaj takie specjały do sprzedania. One nie są związane. O, zbroja do mnie, bardzo fajnie. I wrócimy sobie na naszego perkuna, ponieważ już się zrespiliśmy. I jeszcze raz się przejdziemy na te wilki. Tylko teraz taką krótszą drogą, bo szkoda mi czasu na mojej kamerze. Raczej kamerze jak kamerze, na moim nagraniu, na przechodzenie przez te mapki, a że mamy TP, to możemy tam się dostać o wiele szybciej. I teraz uwaga, jeszcze opowiem wam świetną historię tego mieczyka przeklętego, kupionego na Chicken Creeku. Kupiłem go, by mieć go na PvP, to 3x3, lecz co się okazało, że zapomniałem go sobie założyć. Zapomniałem go sobie założyć i biłem cały czas z tym, tak się wygraliśmy to PvP, ale później poszedłem na wilki, licząc, że właśnie kogoś tam spotkam z przeciwnego teamu, i założyłem to i zacząłem sobie po prostu z tym exbić, a że to miało 4 użycia, to na 4 potworkach zmarnowałem sobie cały mieczyk i ha ha ha, brawo Michał, brawo ty, brawo ja, tak. Tutaj sobie jeszcze powybijamy parę grupek, co jak. Teraz też będziemy kończyć ten mój monolog. Bo już mnie też trochę gardło boli się, tak by the way napiję. Dobra, woda. Oczywiście bez reklamowania jej. Chyba, że jakiś sponsor jakiejś dobrej wody się do mnie odezwie, to mogę wam wszystko zreklamować. Oprócz szczotek do kibla, hashtag Espace sprzedałeś się, hashtag życie nie wybiera. To jest powybijane na dole, więc pójdziemy chyba do góry albo do tej jaskini. I to właśnie tam spróbujemy gdzieś. Tancek jest, jak widzicie, na tym levelu dosyć słaby. Co powtarzam niejednokrotnie, że tancek jest dopiero taki OP po setnym levelu, bo jak na razie to dupa i tak dalej. Liczynko tutaj nie mogę zabić. Dobra, tu jest wszystko pozabijane, więc ja zakończę ten odcinek. Zapraszam was do subskrypcji kanału, ponieważ już powoli małymi kroczkami zbliżamy się do liczby 2000 widzów, za co wam też bardzo serdecznie dziękuję, że tak subskrybujecie. Do zalajkowania tego filmiku, ponieważ wiem, że chcecie więcej, i do skomentowania. I ja odpisuję na komentarze, tylko nie w ten sam dzień, co je zadacie, więc tak sobie kukajcie co parę dni, bo czasem jest taki dzień, sobie siądę i odpisuję na wszystkie komentarze i z głowy, i załóżmy za tydzień robię to samo. Zapraszam również na Facebooka, na którym pojawiają się najnowsze informacje co jak, będzie na kanale. Zapraszam również na sklep z koszulkami, na Margo Help. I to chyba tyle. Do następnego. Cześć!